Jest z nami pan Tomasz Titus Pukacki. Uwaga, od razu informacja. To nie jest nazwisko, to jest ostrzeżenie. Pan Titus jest prawdziwym rock'n'rollowcem i nawet muszę powiedzieć, ja lubię takich gości. Po prostu chętnie bym z nim częściej jakoś porozmawiał, ale niestety nie jestem terapeutą w ośrodku uzależnień. Kiedyś prowadziłem taki telewizyjny turniej wiedzy o zdrowiu i wygrał pan Titus. O zdrowiu wiedział wszystko, proszę bardzo. Wiedzący, nie praktykujący. Za to pan Diablo nie bawi się w żadne tam teleturnieje. On dobrze wie, że lepszy milion w pięści niż miliard w rozumie. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, kiedy pan Diablo opowiada o swojej karierze, o początkach swojej kariery, to często zaczyna tak. Kiedy poszedłem na boks. On do dziś myśli, że studiował. Pan Diablo ma mocniejszą prawą rękę, więc wystarczą dwa ciosy i już wie, która jest która. Po prostu. Raz pomylono pana Diablo z panem Gołotą, a mógł się pan nie odzywać po prostu.